gramy w terrarię, jaskinia, czelek. Wiesz co, chyba nie zacząłem. Chyba nie nagrał mi się początek, ale trudno się mówi, jakoś to przeżyjemy. Nie, jakoś to przeżyjemy. Nie. No to jak słychać ze mną starty, ja już zdrowa. Ty. I dzisiaj idziemy szukać mikstur. Brawo ja, mikstur! Tak, tak. Idziemy szukać wysp. Tak. Więc ja już. Ona idzie latające wyspy. Ja tutaj powiem tylko, że trochę się po nas zmieniało. Ja, Gandalf Różowy, mam nowy kijak. Odkryliśmy Władcę Nubów, który sprzedaje derta i błoto. Trochę się pobudowaliśmy. Ej, on chce słyszeć. Ej tam. Król Nubów na pewno nie słyszał. No trochę pobudowaliśmy, nie dużo, ale coś jest. Mamy przenośną dżunglę, ja początek grzypów. Super magazyn, pojemne, dobra, polecam. Szukam, już szukam. Wszystko da się tutaj zrobić. I też, tu jest sprzęt dla pewnego kogoś, kto może dołączy. Wykonam kolejne zdanie, więc robimy opening pakieta, że tak to nazwę. I znowu nic przydatnego. No niestety, ale wracając do tematu, po prostu, no. Jak mówię, ogarnęłem trochę, co prawda mniej niż się spodziewałem, że ogarnę, bo szybciej siostra wyzdrowiała. No ale mniejsza o to. Lecimy po prostu zwiedzać i odkrywać różne rzeczy. A ja się zamienię, jeśli na tym świecie nie będziemy. Siostra, ciągle jesteś w najlepszej drużynie wszechświata. Już dołączam. Okej. Okay. Nie, przepraszam, przypadkowo! A co przypadkowo? No dołączam do żółtej. Ja nawet nie zwróciłem uwagi. Dobra, więc dzisiejszy cel mój to, jak mówiłem, zwiedzać dużo i zbadać coś takiego, jakiegoś, co tam odnaleźliśmy raz podczas kopania do materiałów w sumie. Nie wiem co to, ale to poda się fajnie. Zresztą sami powinniście poznać, co to będzie, jak już tam dojdziemy. Powiem szczerze, muzyka niepowtarzalna. Super jest. Tylko genialna, gdzie... tak. Tylko gdzie to było? A dobra, już widzę, gdzie to jest. Powiem szczerze, nie ruszaliśmy, nie przyglądaliśmy się za bardzo. Co to jest, chciałem odkryć na odcinku. Tak więc oczywiście, jeśli chcecie zobaczyć perspektywy siostry, to zapraszam do niej, bo no jak ona się witała. Zresztą to chyba oczywiście, że u niej też jest odcinek. I nie, ewentualni nasi kolejni goście specjalni nie będą u siebie jeszcze odcinków wyrzucać, także dwie perspektywy muszą wam wystarczyć, dobra. Jak tam u siebie, siostra, znalazłaś coś fajnego? Nie, właśnie nie ma żadnej... Jest pierwsza! Fajnie. A ja właśnie odnalazłem to coś. Ale bajorko. A ja właśnie odnalazłem to coś. Muzyka tak samo wspaniała, jak ją zapamiętałem z ostatniej wizyty. No i oczywiście, co musiałam znaleźć? Hartie. Hartie. Wiecie co, nie wiem co mam powiedzieć o tym miejscu. Tak niefortunnie się chyba wygenerowało, ale... Jakieś posągi, niektóre zrujnowane, inne jeszcze działające. Jakieś... nie wiem co to jest i... Jakiś piedestał z kryształem. Nie wiem co mam zrobić, ale... ja... Wziąłem ten kryształ tak po prostu. Nic nie stało? Nic, ale niepokoi mnie to trochę. Przeklęty kryształ. Op. Co? Z tego i z kielicha można stworzyć kielich przynależności. Pokazuje twoją obecną przynależność. Coś tego typu, czy tam tendencji. Pokazuje ci, czy jesteś bohaterem, czy złoczyńcą. O Jezu. I jeszcze jakiś tam... Można zrobić jakiś miecz z tego kryształu przeklętego. Lore Holder. Cursed Blade. Czyli przechowywać wiedzy, czy tam po prostu tradycji. Przeklęte ostrze. Opowiada historię... historii istot zniszczonych przez to ostrze. O Jezusie. Nie wiem co ja żebym znalazł, ale co by to nie było, zapowiada się super. Ja znalazłam. No dobra, ty znalazłaś. Ale kryształ to jest akurat moje. A dobra. Siostra, wiesz co? Ty rób dalej odcinka, ja robię chwilowe cięcie u siebie, bo muszę wytłumaczyć coś pewnemu specjalnemu gościowi. Także ja mam króciutkie cięcie, co normalnie nagrywaj dalej.
Wróciłem już do swojego nagrania przy okazji. Umarłem. Nie wiem, co tam się działo. Ale coś chyba było, więc... Tak czy jak mamy jakiś przeklęty kryształ... A u ciebie ja jak? Tam pójdę może. Coś to pójdź. Możliwe, że okaże się, że będziesz też miała ten kryształ dla siebie. I teraz... Powiem szczerze, prawym przyciskiem na pedestał. Muszę zdobyć kielich, nie wiem jak go pozyskać, ale muszę mieć... Robi się go ze szkła chyba. Nie. Tak się robi kufel. Kielich nie wiem jak zdobyć. Kielich też chyba. Nie. Szukam. Nie ma żadnego sposobu na wytworzenie go. Tak więc nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat. Kryształ na razie odkładam. I powiem wam szczerze, to jest ten moment. Jaki? No nie wierzę, nie ma... O, jest! Co? Pora zeżreć 10 kryształów życia. Nie będę już czekał. Ja też to sobie weź ze składzika. Dobra. Angry, ja jeszcze biorę, nie będę ich zżerał, dopóki nie znajdę jeszcze dwóch. Dla gościa, który ma nas odwiedzić. Jak już go Ale znajdę... Ja mam przecież. Masz ileś ze sobą? Nie ileś, ale mam w jednej ze skrzynek. To poszukaj. Pamiętaj, każdy gracz może zeżreć max 10, więc... Zrób po prostu ja tak, żeby... Mam 5-4. Dobra, no to odłóż je tam, bo 10 musi być dla naszego gościa. A póki co jest dobrze. Jak już to jest twoje, już mam przy sobie. Nie zżeram ich jeszcze, ale ty możesz zeżreć, jeśli chcesz. Tak więc no... Ja chyba wracam w tamto miejsce. Teraz to mamy już szansę z armią kurczaków. Tak, tak, tak. Jakbyśmy wcześniej nie mieli. Nie mieliśmy, bo ciągle umieraliśmy. No i dalej będziemy ciągle umierać, bo nic się nie zmieniło. Dobra. 350 życia. I więcej... To ty ile ich zżarłaś? 10 czy więcej? Tak. Czemu tylko 350? Powinno być... 450. Nie wiem. Zżarłam ich 10. Próbować dalej? Nie, dalej nie da rady. Maksymalnie 10 na gracza. Próbuję, mogę. Więc coś nie da rady, faktycznie. Jesteś pozmieniany. Ja mam 4. To bardzo tam... prawdopodobne. Nie wiem, co się tam pozmieniało, ale mniej maksymalnego życia oznacza większe, trochę delikatnie wyzwanie. Nie, nie. O Jezusie, te mrówki mnie ciągle atakują, ale nie mają za dużo szans mamy z moją mrówką. Mamy już imprezowiczkę, jak widać u mnie. Mamy dużo nypyców. Tak. Że co? Co? Nie. W tym miejscu jest jakiś efekt. Czujesz się, jakby coś cię obserwowało. Żeby się nie wpakował w tarapacu? Jezus, nie, ja nie wiem. Możliwe, że... To jest sposób na zdobycie potęgi, która jest w stanie pokonać wszystko. Ja nie wiem, co o tym myśleć. Więc na pewno... O! Jej! No więc dołączył nas kolejny gościu. Witajcie! Dobra, panie wędkownik, albo pani wędkownik. Najpierw, pierwsze co, stwórz sobie coś takiego jak Ancient Core. To jest przedmiot... To jest pierwsze... A w razie czego nie ma tutaj polskich znaków. Pierwsze co, stwórz sobie Ancient Core. Gdy go stworzysz, nie możesz wychodzić na wyższe klocki niż ten, na którym teraz stoję, bo inaczej giniesz. I w tym momencie, gdy to zrobisz, jesteś oficjalnie częścią społeczności jaski. Najwspanialszych i najbardziej bezużytecznych jaskiń ze wszystkich. No. Na powitanie jeszcze masz tutaj takie ubranko cieplutkie. Od nas. Parę tutaj akcesoriów, które możesz ubrać. Bardziej lepszą wędkę. No i zaraz dostaniesz jeszcze kryształu życia. Ej, to dzisiaj próbujemy z czymś walczyć, ja nie odpuszczę. No próbujemy, Wiesz? Próbujemy, spokojnie. I teraz tak, armia, wybierz pan, pan, jak mówić, wędkownik czy Bob? Miałaś nie spoilować, kto to jest, wędkownik. Dobra, wędkownik, panie wędkownik. Czekaj, dałeś mu 10? Tak. Dostał, co miał dostać. Jest, jest. Spokojnie, skinaj. Smacznego. Panie wędkownik, wybieraj. O! Eye of Cthulhu czy armia kurczaku? Póki co jest dobry moment na oczko, więc. Dobra, to Eye of Cthulhu. To masz ja wezmę wędkę. Rzuć wędką normalnie, jakbyś grał w piłowę.
Jakbyś łowił, rzuć wędkę. Nie tą, dostałeś platynową, wędkowniku jeden. No. Czekaj, ja mu dam tą przynętę, jeśli mam. Dobra, i pamiętaj, jak wychodzimy z jaskiń, musisz ściągnąć ten Ancient Core. Inaczej będziesz ginął. A teraz idziemy na piękne kaktusowe arenki, więc... No, więc musisz ściągać. Ale dobra. Czekaj, szukam, czy mam dla niego ten, ale nie szukaj, znalazłam. Szukaj. Dlaczego ja mam zwajkę oczka? Nie znalazłam. Choć mam połowę nocy, więc nie wiem, czy się wyrobimy. A, oczywiście, żeby nie było, wędkowniku, taki malutki podarunek. Czekaj, bo ja jeszcze... Żebyś miał cokolwiek, rozumiesz. Nie czuj się poszkodowany, no, jednak graliśmy trochę. Później dostaniesz jeszcze parę innych rzeczy, ale na razie niech ci to wystarczy. Panie tak wędkownik, więc... zeszczuj serca. Zjadł, będzie przecież. Łatwiej. Jadł? Dobrze. Tak, chodź na arenkę. Do różowej drużyny. Oczywiście, tak. Najlepsza drużyna wszechświata. I zaczynamy bitwę, którą przegramy. Pamiętaj, że... A, jak trafisz w oko, nie musisz go atakować, tylko musisz utrzymać spławik na nim. Pamiętaj o tym. To jest ważne, jeśli chodzi o oczko. Czemu ja nie wziąłem swojej starej wędki? Wędkownik rzuk drewnianą. My to przegramy. Ja wam to gwarantuję, my to przegramy. Daj! Nie wierzę, mana mnie się skończyła. Jak? Bo nie trafiam w oko. Ja muszę trafiać atakami, żeby odzyskiwać manę. Czekaj, wybiorę, żeby to był ich cel. Wybieraj, spokojnie. Już wybrałam. Czyli jest dla mnie wyzwanie jednak. Myślałem, że bez problemu pokonam każdego, a tutaj proszę. Muszę celować. Wow, troszkę storium byłaby chyba lepsza, wiecie co. Ale nie, nie, ja nie wracam do takich noobskich taktyk jak różdżka, która zawsze zadziała. Nie, ja siedzę z tym. Pamiętaj, masz podwójny skok, jeśli ubierzesz tą chmurę w butelce. Ja jestem na szlajdzie. Tylko nie leć w kosmos. Nie wysadziłam go. Nie wysadziłam. Czyżby to miało być to? Czyżby byśmy potrzebowali zawodowego wędkarza, rybaka? Czy inaczej mówiąc, lenia śmierdzącego, który woli rzucać wędką niż przydać się w bitwie? O, mam drewnianą wędkę. Oddaj! Daj mnie, ja nie mam czym walczyć. Nie. Nie podczas walki z oczkiem, to może zagwarantować o naszej śmierci. Co? To, że będę rzucał wędkę zamiast trafiać w oczko moim zatrutymi pociskami. Jak się wkurzyło. Mam bardzo mało czasu już. No. A ono ma mało życia. Oj. Ja też mam mało życia, więc wypiłam już miksturę. No okej. Chyba wszyscy jesteśmy już po miksturze. Przeżyj. Mogę spróbować, ale... To nie jest łatwe, kiedy... Jedny oponent taki jest to oczko, które wiecznie szarżuje, a ty jesteś magiem. Bez... Blisko było. Blisko prawie. Było. Ej, próbujemy jeszcze raz. No, nie okazji. Zdążymy w tą noc. Ale w następną. Dobra. Próbujemy z armią, bo mamy dużo papierków. Możemy spróbować, jeśli wędkownik się zgodzi. Po prostu mam nadzieję, wędkownik, że... chcesz armię kurczaków? Albo powiedz, jeśli chcesz zaprezentować swój głos. Ale ja sam nie wiem, co mam zamyśleć. Jest ekipa? A my dalej nie umiemy. Ale prawie. Nie wyłowisz nic. Chcesz armię kurczaków? Jeśli tak, zarzuć wędkę. O. Przyznać się, kto zgubił swój rdzeń? Znowu starożytny ten odyskny challenge. Ja mam go bardziej pilnować. Nie dostaniesz następnego, jak ten zgubisz. Pamiętaj o tym. Wiem. Czelo. Ja idę szukać wysp jeszcze. Lecę! Może z drugiej strony mi się poświęci. Tak więc, no cóż. Chcesz, wędkowniku, to się zaznają z naszą wioską. Możesz też trochę poszukać sobie miejsca jakiegoś na podbudowę. Rozkopać je, zarezerwować czy coś. Mam jakąś. To zwiedzaj spokojnie. Drugi stab. Więc spokojnie, funkcjonuj sobie, jak coś chcesz, to pisz.
Często rzucasz wędką, muszę przyznać. Chociaż rola zobowiązuje, więc no. Ja za to często ubijam króliki, nie wiem czemu. Więc takie no. Twoje przyzwyczajenie. Możliwe. A jak tak na razie, panie wędka, tak się będę nazywał. W skali od 1 do 10, jak bardzo ci się nie podoba nasz styl architektoniczny? O, Willy Boiler. To nie piniaty. A przy tym, gdzie on jest? Nie wiem. No, a czego innego mógł się spodziewać niż 2 na 10? Drzewo? Nie. Drzewie jest? Nie, jest na górze. Czego ja szukam? Może ktoś mi przypomni, czego ja szukam, bo po coś przylazłem tu chyba. Ja szukam wysp. Chciałem coś wykrafcić chyba, a, okej. Dobra, nie wiem. Nie wiem, czego chciałem, wybaczcie. Późna godzina robi swoje. Ale muszę odwiedzić Williego budowniczego, jak to określiła siostra. Możliwe, co? Że będzie sprzedawał kielicha. Bo z tego co pamiętam, kielich właśnie był robiony. Znaczy kupowany, nie robiony. Jeśli go sprzedaję, to może uda mi się stworzyć to coś, co pokazuje moją przynależność, moją moralność, jak to tam nazwać. Ale ja też nie wiem. Nie. Ma maszynę do cementu, pudełko amunicji, pistolet na wodę, skóry tygrysa i jakieś talerze. Gdybyśmy grali w Enter the Gungeon, to by było twoje marzenie, ten pistolet na wodę. Nieprawda. Nie udowodnisz tego. Jeśli grasz kultystą, to jest to twoje marzenie. No tak, ale tam wtedy musiał wzmacniać podstawową broń. Tak. Dobra. To ja wracam teraz do jaskini, nie chcę wykorzystywać czasu. I wiem, że niektórzy już mogliby mówić, że to nie jest zgodne z regułami, że tak uciekam, ale... Mam chałupę! To brawo. Mam. To okradaj ją. Jak już okradniesz skrzynkę, to rozbij przy okazji całą chałupę, no i wiesz. Wykorzystaj to. Ja tam łóżko postawię. Proszę, nie. Mogła się... Znaczy, dobra, chcesz to rób. Chyba ktoś nam zwiedza. A, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Jeśli pójdziesz za bardzo w tamtą stronę, może natknąć się na jakieś dziwne laboratorium wielkie. Nie radzę się do niego zbliżać. Biedny młyn mamy. O, mam pielęgniarkę. Jeśli chcesz najbezpieczniej sobie pożyć, to możesz pójść ze mną. Może coś tam osiągniemy. Mamy gwiezdny młyn. Super. Ja zbieram te Avian Caritlage jakoś tak. Zbieraj, zbieraj. Bo z tego się robi rzeczy dla przywoływania. Nie tylko. Rzucasz, też ma bardzo fajną zbrojkę. Też? Tak. A ja dalej nie wiem, czy zostanę Gandalfem różowym, czy może rzucaczem jednak. Błagam, żeby łóżko się przytworzyło przy stole warsztatowym. Dobra, właśnie coś tam jeszcze pamiętam. No serio, nie no, bez przesady. Nie, dobra, jest w każdym. Lubię jednej bardzo fajnej broni dla rzucacza. Chciałem ją sobie zrobić, ewentualnie. Ale dopiero po pokonaniu oczka ona jest dostępna. Co za pech. Bo potrzebny jest Arcane Armor Fabricator, który dostaje się od kowala. Na hard mode Space Token. Zbieraj, może się przydadzą. A piórka? Piórka jak najbardziej, to jest jedna z przydatniejszych rzeczy w całej Terraryrii. Tylko tej wstrętnej piranie... piranie, brawo ja! Harpie nie przylatują. Halo, wędkownik, chodź, pokażę ci coś fajnego. Ja zrobię tutaj drogę na tą wyspę, żebyśmy mieli do niej dostęp. Chcesz, zrób. Przy użyciu R zsiadasz z wagonika, więc chodź tu. Bo ja cię zaprowadzam teraz do tego tajemniczego miejsca, w którym znalazłem przeklęty kryształ. W sumie bardzo dobre miejsce, w zasadzie gdzie był jakiś przeklęty kryształ, no. Polecam. Polecam każdemu, kto myśli, żeby wrócić w takie miejsce. Tak, jak najbardziej dobry pomysł. Wcale nie ciąży na tym jakaś klątwa czy coś. To pewnie wina tego, że ukradłeś ten kryształ. Nie ciąży. Tylko na tym miejscu wcale nie ma żadnej klątwy. W ogóle ile tego potrzebuje tych Avianczem na swoją laskę? Nie wiem. Ale i tak jej nie zrobię, bo nie masz Arcane Armor Fabricator. To jest to miejsce. Arcane Armor Fabricator nie masz.
Nie wiem. To jest to miejsce, wędkowniku. Jest od kowala. Jest tu jeszcze jakieś pradawne drewno, które w sumie nie wiem do czego służy, ale je ukradnę, tak czy siak. Nie wiem po co, ale co zrobię. No ja mam już chyba na to prawie składnik, poza piłkami. Prawda, patrząc na charakter tego miejsca, nie chciałbym go kraść, więc może zobaczenie, co się z niego kraść, zanim ukradnę całe. Ono służy za normalne drewno. Serio? W końcu więcej tych harfi. A. Serio, te odkryki są bardzo... Odkryję chyba jeszcze słabszą zbroję dla... Dla... Ja sobie, rybaka. Słabszą? Tak. I powiem szczerze, delikatnie się, żem wziął i zawiódł się. To starożytne drewno nie wiem do czego służy. Nie ma żadnego zastosowania specjalnego chyba. Dobra, mam już na swoją zbrojkę. Teraz jak zdobyć kowala? Nie wiem. Może tak jak mówiłem, dopiero po oczku przychodzi. I chyba muszę przyciszyć trochę muzykę z Terrarii, jak tak myślę. Tak. Musiałem. Okej. W ogóle zbieram te pióra i... Wiadomo, te pióra i jak to się nazywa. Co to, jakiś dziwny latający ptak? No tak. Zielony jakiś. Już ci pomagam. A spokojnie, te tereny już mamy zbadane. Jeśli chcesz znaleźć coś nieodkrytego, to musisz naprawdę... Może nie daleko, ale głęboko. Albo nie głęboko, ale daleko. No, w sumie tak jak tak. Nie, dobra, wiecie, to tak jak patrzę, to jednak rozległe mam już odkryte te wszystkie. Jeszcze ja chyba muszę kończyć odcinek, ale chyba nagramy drugi. Nie gwarantuję tego. I czemu musisz kończyć? Nie wiem, jest 21. I już to pół godziny minęło. Nie no, u mnie jest dopiero 20 parę minut, a nie sądzę, że masz tak długo miał przerwę, ale chcesz to kończyć odcinka. Ja zrobię dwa. W takim wypadku też będę musiał mieć krótszy, będę musiał teraz zakończyć. Dobra. No to ja się z wami żegnam. Dziękuję, że, jeśli to obejrzeliście. Ty. I po prostu, jeśli wam się podobało, możecie o tym powiedzieć. I sobie tu więcej przedłużać. Ja kończę. Cześć! To dobra, to ja też włączę już nagranie. Cześć! No pa.